Zmarł Stanisław Barańczak, wybitny poeta, pisarz i tłumacz. W czasach tak zwanego PRL-u należał do tych najbardziej niepokornych. Dbał o poziom literacki Teatru Ósmego Dnia. Podpisał List 59, protestując przeciwko zmianom w Konstytucji i dalszej wasalizacji Polski przez Związek Radziecki. Uczestniczył w głodówce, domagając się uwolnienia więźniów politycznych. Wykładał na tak zwanym latającym uniwersytecie. Nie ukrywał, że jest członkiem Komitetu Obrony Robotników. I za tę właśnie przynależność usunięto go z macierzystej uczelni, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie był pracownikiem naukowym. Wtedy też otrzymał wyrok 1 roku pozbawienia wolności w sfingowanym procesie o przekupstwo i objęto go zakazem publikacji. Podczas odwilży 1980 roku na krótko powrócił na uczelnię, by po kilku miesiącach skorzystać z oferty pracy w Stanach Zjednoczonych. Na Harvardzie wykładał literaturę polską. Publikował po polsku i angielsku. Potem te publikacje trafiały do kraju i krążyły w drugim obiegu. Swą ukochaną uczelnię mógł odwiedzić dopiero w wolnej Polsce. W 1990 roku, po 10 latach, przyjechał do Poznania. Towarzyszyła mu żona Anna. Jeżeli my oboje odnosiliśmy jakieś sukcesy w Ameryce, bo Ania też uczy, prawda, na Harvardzie języka polskiego i to świetnie idzie, to się wszystko wzięło z tych lat spędzonych tu na poznańskiej polonistyce. Nas po prostu nauczono pewnego fachu. To było wyłącznie wynikiem tego, żeśmy studiowali w Poznaniu. Nie ma takiej polonistyki jak właśnie w Poznaniu, wydaje mi się, na całym świecie. Zdobywał nagrodę za nagrodą. Nagrodę Fundacji Kościelskich, Nagrodę Jurzykowskiego, Nagrodę ZAIKS-u, Nagrodę PEN Klubu. W 1999 roku za tomik Chirurgiczna Precyzja otrzymał Nikę. Statuetkę odbierała żona. W grudniu 2014 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Stanisława Barańczaka. Miał 68 lat. W styczniu pożegnaliśmy Tadeusza Konwickiego. Przede wszystkim pisał, był prozaikiem, ale dał się też poznać jako reżyser teatralny i filmowy. Tworzył scenariusze. Jako pierwszy zaadaptował filmowo Dziady Adama Mickiewicza. Napisał m.in. scenariusze do Faraona i Matki Joanny od Aniołów. Wspomnijmy młodość Tadeusza Konwickiego, bo jest co wspominać. Urodzony na Wileńszczyźnie, jako żołnierz Armii Krajowej wziął udział w akcji Burza. Potem walczył w antysowieckiej partyzantce. Chyba tylko przypadek sprawił, że wyszedł z lasu. Ci, którzy zostali, zginęli. Mój oddziałek był jednym z ostatnich takich kilku chłopaków, kilkunastu inteligenckich chłopców po maturach, sprytnych, przytomnych, to się po prostu nie dali na nic złapać, na nic wziąć, jakby z bronią w ręku obronili się, których jakaś organizacja ostatnia, harcerska, dziewczęca, wyciągnęła z lasu, namówiła do tego, że warto jednak żyć. Z sowieckiej już Wileńszczyzny przedarł się na teren Nowej Polski i przez Gliwice trafił do Warszawy. Rozpoczął się okres pracy twórczej i okres kontestacji nowego narzuconego ustroju. Podpisał list w obronie Leszka Kołakowskiego. Rozpoczął współpracę z nielegalnym Towarzystwem Kursów Naukowych. Publikował w drugim obiegu i wydawnictwach londyńskich. Ja chcę być przechodniem, którego człowiek spotyka w życiu i pomachać mu, dać mu znak, że są jeszcze inni na świecie, że nie jest sam. Całymi latami siadywał przy jednym i tym samym stoliku w kawiarni Czytelnika w Warszawie. Obowiązywał tam specyficzny kodeks zachowania. Oto wyjątki. Osoba raz zaproszona nie ma prawa uważać, że może tu sobie siadać, kiedy zechce. Nie wolno jeść niczego poza ciastkami. Nie wolno uporczywie milczeć. Taki był Tadeusz Konwicki. Miał 89 lat.